Komunizm tym tylko różni się od faszyzmu i nazizmu, że wymordował więcej ludzi na świecie aniżeli nazizm i faszyzm. W ramach edukacji młodych pokoleń i przyszłych pokoleń jesteśmy zobowiązani jako demokratyczne, wolne, niepodległe państwo do tego, żeby usunąć z przestrzeni publicznej wszystkie te elementy, które w sposób sprzeczny z panującym ustrojem i systemem prawnym, a przede wszystkim sprzeczny z moralnością, propagują wydarzenia, osoby, symbole odnoszące się do totalitarnej przeszłości PRL-owskiej, do totalitaryzmu komunistycznego. Mamy do czynienia w przypadku Lublina na przykład z jedną z tablic, bo tych tablic na elewacjach ratusza, nowego ratusza miejskiego jest sporo, więc no, przypuszczam, że pewnie trzeba będzie tą tablicę usunąć i te wszystkie pomniki, tablice mają być usunięte z miejsc dostępnych publicznie. Niekoniecznie pewnie musi się to wiązać ze zniszczeniem, no na przykład ta tablica z elewacji ratusza od strony Lubartowskiej, no mogłaby trafić na przykład do magazynów muzealnych. Samorządy nasze postanowiły dostosować wszystkie przepisy związane z wprowadzeniem w życie tej ustawy. Czynią to w różny sposób. Albo same z własnej inicjatywy podejmując odpowiednie uchwały, albo też w wyniku rozporządzeń wojewody. Czasami dochodzi do pewnych problemów, jak chociażby ostatnio z pomnikiem w Jacie. Tam faktycznie, nawet po słowach wypowiedzianych dzisiaj przez wojewodę, wystarczy zmienić tablicę czy napis i faktycznie już dzisiaj jestem przekonany, że nie ma potrzeby rozwalania czy burzenia całego pomnika.